Wiele mówimy od, można powiedzieć, no, co najmniej 3-4 lat, natomiast prace takie intensywniejsze nad tym projektem rozpoczęły się na początku tego roku. Zanim zacznę mówić o projekcie pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej, chciałam powiedzieć kilka słów na temat hematologii i na temat takiej sytuacji organizacyjnej hematologii w Polsce. Więc jak wiadomo, hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, w związku z czym zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w zakresie hematologii, co wynika z jednej strony ze zwiększonej zapadalności na nowotwory krwi, która jest obserwowana od ostatnich kilkudziesięciu lat, ta zapadalność wzrosła nawet trzykrotnie. Z drugiej strony obserwujemy dynamiczny rozwój metod, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, który w ostatnich latach umożliwił włączenie do standardu leczenia naprawdę przełomowych leków, które przekształcają choroby nowotworowe, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były chorobami śmiertelnymi, w choroby przewlekłe. I ostatni element bardzo ważny, że wzrasta świadomość społeczna w tematyce ochrony zdrowia generalnie i w związku z tym również wzrastają oczekiwania społeczeństwa wobec świadczeniodawców. Co odnośnie uwarunkowań organizacyjnych w Polsce? Więc w Polsce mamy 48 ośrodków hematologicznych, 17 klinik i 31 oddziałów hematologicznych. I zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych liczba stacjonarnych łóżek wynosi niewiele ponad 1500. Mamy 20 ośrodków przeszczepiających krwiotwórcze komórki macierzyste, w tym 18 ośrodków, które przeszczepiają szpik oddawców spokrewnionych bądź niespokrewnionych i łączna liczba łóżek przeszczepowych w Polsce wynosi 242. Jak wygląda dostępność do hematologów, jak wygląda liczba hematologów? Więc na dzień 31 grudnia 2022, na 31 grudnia tego roku danych jeszcze nie ma, ale one będą nieco większe. Mamy 579 specjalistów hematologów praktykujących, co daje nam wskaźnik 1,53 hematologa na 100 tysięcy mieszkańców. Dla porównania w innych krajach Europy Zachodniej te wskaźniki przekraczają 2 czy 2,5 hematologa na 100 tysięcy mieszkańców. Bardzo ważne było w 2015 roku zaliczenie hematologii do tak zwanych specjalności medycznych deficytowych, co dało możliwość szkoleń specjalizacyjnych w zakresie hematologii dla lekarzy kończących studia w ramach rezydentury, co znacznie zwiększyło zainteresowanie młodych lekarzy tą specjalizacją i rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie i zwiększoną liczbę zajętych miejsc specjalizacyjnych z hematologii. I w 2022 roku było zajętych 265 miejsc szkoleniowych. W porównaniu w 2019 roku to było 155 miejsc, ale nadal jeszcze mamy 103 miejsca wolne specjalizacyjne. Także pozyskanie młodych lekarzy, którzy chcieliby kształcić się w dziedzinie hematologii i służyć naszym pacjentom, jest bardzo ważne. Kilka lat temu Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia przeprowadził taką ankietę zarówno wśród pacjentów, wśród lekarzy, ale również wśród ekspertów systemowych na temat tego, jakie są oczekiwania wobec opieki hematologicznej w Polsce, tak aby opracować takie warunki zabezpieczenia zdrowotnego w zakresie opieki hematologicznej, które będą odpowiadać aktualnym potrzebom i również przewidywaniom na najbliższe lata. I obszary, które były wymieniane, to przede wszystkim poprawa dostępności do diagnostyki oraz poprawa dostępności do nowoczesnych metod leczenia. I tutaj, no, z wielką przyjemnością jeszcze raz powiem, że rzeczywiście te ostatnie 5 lat przyniosły nam bardzo istotną poprawę w dostępie do nowoczesnych metod leczenia. I chociażby patrząc na mijający rok to było 29 nowych cząsteczkowskazań, czyli nowych leków bądź leków
nowych, ale w innych wskazaniach. Wiemy już, że został ogłoszony projekt najnowszej listy refundacyjnej na 1 stycznia 2024 i tam też będzie bardzo wiele dobrych wiadomości, mianowicie dla chorych na szpiczaka plazmocytowego, od tego zacznę, którzy nie kwalifikują się w pierwszej linii leczenia do autologicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, będzie udostępniony schemat z daratumumabem, lenalidomidem i deksametazonem. Również dla chorych w pierwszej linii na przewlekłą białaczkę limfocytową, którzy nie mają niekorzystnych czynników ryzyka, czyli na przykład nie mają mutacji w genie TP53, czy delekcji chromosomu 17P, czy nie mają niezmutowanego regionu zmiennego immunoglobulin, czyli genów kodujących łańcuchy ciężkie immunoglobulin. Dla tych chorych będzie możliwość leczenia w pierwszej linii już bez zastosowania klasycznej immunochemioterapii, dlatego że rozszerzono wskazania do schematu venetoclax z obinutuzumabem, także będzie on dostępny również dla chorych młodszych. I również pojawi się w refundacji nowy inhibitor BTK, czyli zanubrutinib, ale również są dobre wiadomości dla chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, dlatego że w pierwszej linii dla chorych, którzy mają wysokie ryzyko zaawansowania klinicznego, będzie możliwość leczenia w pierwszej linii polatuzumabem w połączeniu ze schematem CHP. I również w pierwszej linii leczenia dla chorych na chłoniaka Hodgkina, również dla chorych wysokiego ryzyka z wysokim zaawansowaniem klinicznym, będzie możliwość w pierwszej linii stosowania brentuksymabu w połączeniu ze schematem AVD. Także bardzo dużo zmian, ja wszystkich nie wymieniam, jeszcze jest kilka drobnych, ale o tych najważniejszych już chciałam Państwu zakomunikować. Ale wracając do oczekiwań wobec opieki hematologicznej. Kolejnym podkreślanym elementem było wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych w Polsce, które zapewnią pacjentowi koordynowaną opiekę. To znaczy, że chory, jeżeli będzie wymagał bardziej zaawansowanego leczenia hematologicznego, będzie mógł płynnie być przekazywany do ośrodka, które takie leczenie prowadzi. Że chory będzie też przeprowadzony przez całą taką ścieżkę, całą drogę od diagnostyki poprzez leczenie i potem poprzez leczenie wspomagające. Również podkreślano, że jest potrzeba takiej kompleksowej opieki, także nie tylko hematolog, ale chorzy na nowotwory hematologiczne, na nowotwory krwi, to są osoby starsze z wielochorobowością, także tutaj potrzebne są konsultacje również innych specjalistów, takich jak kardiolog, pulmonolog, czy konsultacje dietetyczne, psychoonkologiczne, rehabilitacja, także ta kompleksowość opieki dla pacjenta z nowotworem krwi jest bardzo ważna. I ostatni element, taki, który bardziej może już obejmuje obszar systemowy, to jest konieczność monitorowania efektów diagnostyki, efektów naszego leczenia w odniesieniu do struktury organizacyjnej, w odniesieniu do procesów i w odniesieniu do wyników. I na podstawie tych przesłanek zrodziła się koncepcja Krajowej Sieci Hematologicznej. Ja za chwileczkę pokażę, że ona jest troszkę zbliżona do Krajowej Sieci Onkologicznej, ale jest bardzo wiele różnic, bo też te dziedziny są różne od siebie. Natomiast takim głównym celem jest oczywiście zwiększenie wprowadzenia pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej, być może w przyszłości Krajowej Sieci Hematologicznej, jest zwiększenie wykrywalności nowotworów krwi właściwej kwalifikacji do procesu terapeutycznego. I oczywiście obniżenie umieralności, wydłużenie 5-letnich przeżyć. Ta koncepcja Krajowej Sieci Pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej właśnie będzie oparta o koordynację i kompleksowość. I tutaj są trzy takie elementy, które będę omawiać, czyli określenie referencyjności ośrodków hematologicznych, koordynacja pionowa, czyli pomiędzy ośrodkami i pozioma dla pacjenta w obrębie danego ośrodka
w celu optymalizacji opieki nad chorym i kompleksowość opieki hematologicznej, o której już wspomniałam, czyli zapewnienie pacjentowi całościowego procesu leczenia i współpraca pomiędzy ośrodkami, różnymi specjalistami i jakość. Tutaj ta jakość jest bardzo ważna, o tej jakości w ostatnich latach bardzo wiele się mówi. Chodzi tutaj między innymi o wprowadzenie i monitorowanie stosowania standardów diagnostyczno-terapeutycznych, wprowadzenie mierników jakościowych procesu diagnostyczno-leczniczego, ale również chcemy wprowadzić takie jakościowe mierniki organizacyjne, które będą badać, w jaki sposób rzeczywiście to funkcjonowanie pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej przebiega. Jeśli spojrzymy na całą koncepcję Krajowej Sieci Hematologicznej, tak jak powiedziałam, ona jest zbliżona do Krajowej Sieci Onkologicznej. Mamy Krajowy Ośrodek Monitorujący, którym będzie Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Mamy ośrodki leczenia hematologicznego i tutaj właśnie na ten element wchodzi referencyjność, ośrodki wysokospecjalistyczne w danym województwie, specjalistyczne i podstawowe, o czym za chwileczkę powiem. Tutaj oczywiście bardzo ważna jest, w zasadzie też kluczowa dla dobrego funkcjonowania Krajowej Sieci Hematologicznej, współpraca z lekarzami POZ. Tego elementu nie udało się zamieścić w pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej, ale pewne też wytyczne będziemy przygotowywać dla lekarzy POZ i to będzie kolejnym etapem w działaniach systemowych. I ośrodki hematologiczne będą raportowały do specjalnej bazy, będą raportowały dane, będą raportowały wskaźniki, mierniki i to wszystko potem będziemy analizować, będziemy z tego wyciągać wnioski. Jakie są główne założenia pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej? Więc opracowanie standardu organizacyjnego dla ośrodków hematologicznych, czyli innymi słowy, opracowanie tej referencyjności. My wychodzimy z pewnych założeń modelu organizacyjnego ośrodków hematologicznych, czyli zakładamy pewną referencyjność, która na ten moment będzie oparta na potencjale wykonawczym ośrodka, ale będziemy też na koniec pilotażu sprawdzać, czy rzeczywiście ten przyjęty model referencyjności sprawdza się i czy rzeczywiście ośrodki o najwyższym poziomie referencyjności są we właściwy sposób funkcjonują, ale być może ośrodki poziomu specjalistycznego, być może też okaże się, że będą w taki sposób pracowały w taki, takim przekrojem chorych się zajmowały, że rzeczywiście tutaj być może pewne zmiany będzie trzeba w tym założonym modelu dokonać i oczywiście będziemy sprawdzać rozwiązania i organizacyjne, o których wspomniałam, i informatyczne w oparciu o specjalnie przygotowywaną platformę informatyczną, która będzie zawierać dane o wskaźnikach z uwzględnieniem poszczególnych etapów leczenia i czasu oczekiwania między poszczególnymi etapami leczenia, a to wszystko po to, żeby poprawić koordynację i jakość opieki hematologicznej. Założyliśmy, że do pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej będą włączani pacjenci z podejrzeniem czy z nowym rozpoznaniem takich nowotworów jak ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, właśnie szpiczak plazmocytowy, przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniak rozlany z dużych komórek B, czyli chłoniak DLBCL, chłoniak grudkowy i chłoniak Hodgkina. Tutaj wybór tych nowotworów, które tutaj zostały włączone, będą włączone do tych analiz, no, wynika przede wszystkim też i z częstości, i jedne nowotwory dotyczą nieco starszych chorych, jedne młodszych chorych, jedne przebiegają w sposób bardziej agresywny, drugie w sposób bardziej dolentny. Także tutaj dobór tego był tym pokierowany. I będziemy opracowywać zalecenia postępowania diagnostyczno-leczniczego dla ośrodków hematologicznych w Polsce w oparciu o ścieżki pacjenta wraz z identyfikacją tak zwanych punktów krytycznych w procesie,
a także oceną kompletności zrealizowanej diagnostyki i zrealizowanych świadczeń zdrowotnych. Wspomniałam też o tym elemencie podstawowej opieki zdrowotnej. Tutaj nie udało nam się włączyć do pilotażu współpracy z POZ-em, ale będziemy chcieli w ramach pilotażu przygotować wytyczne diagnostyczne dla lekarzy POZ w zakresie nowotworów krwi, wskazania do skierowania pacjenta do poradni hematologicznej celem objęcia leczenia, wskazania do hospitalizacji na oddziale hematologicznym i również będziemy chcieli opracować standard opieki przewlekłej w POZ nad pacjentami z nowotworami krwi. I te wytyczne będą przygotowywane wspólnie przez ośrodki, które będą zaangażowane w pilotaż Krajowej Sieci Hematologicznej, we współpracy również z krajowym konsultantem do spraw medycyny rodzinnej. Teraz wracając do tej referencyjności, czyli tego pierwszego jak gdyby elementu sieci, więc tutaj zakładamy poziom wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy. Poziom podstawowy jest takim poziomem najbardziej rozproszonym, ale chcielibyśmy te wszystkie ośrodki jak gdyby połączyć w sieci tak, żeby w tych ośrodkach również były stosowane standardy, no przede wszystkim diagnostyczne, częściowo też lecznicze, w zależności od możliwości ośrodka. I ten poziom podstawowy będzie obejmował poradnie hematologiczne lub oddziały leczenia dziennego, które nie są jednostkami przyszpitalnymi, czyli nie funkcjonują w połączeniu z kliniką w jednym szpitalu, tylko są jako oddzielne jednostki, ale również łóżka hematologiczne, które funkcjonują w ramach oddziałów onkologicznych czy oddziałów chorób wewnętrznych. Poziom specjalistyczny to będą oddziały o profilu hematologia z oddziałem leczenia dziennego i z przyszpitalną poradnią hematologiczną, które prowadzą pełną diagnostykę i leczenie albo wybranych nowotworów hematologicznych, na przykład nowotworów układu chłonnego, albo realizują świadczenia dla chorych z różnymi nowotworami, ale nie posiadają w swojej strukturze oddziału przeszczepiania szpiku. I w końcu poziom wysokospecjalistyczny to będą ośrodki, które zajmują się diagnostyką i leczeniem chorych na wszystkie nowotwory krwi, mają poradnię hematologiczną, mają oddział leczenia dziennego i również mają ośrodek przeszczepiania szpiku bądź autologicznego, bądź allogenicznego, albo dwa rodzaje przeszczepień jednocześnie. I mierniki, o których wspomniałam, one są bardzo ważne. Tak jak w każdym pilotażu, trzeba monitorować efekty, które będą wprowadzone, więc będą mierniki procesu diagnostyczno-terapeutycznego w oparciu o ścieżki pacjenta, czyli tak zwane wskaźniki kliniczne, będą wskaźniki koordynacji ścieżki pacjenta i mierniki organizacyjne, na podstawie których będziemy mierzyć przede wszystkim skuteczność współpracy między ośrodkami, ale również kompleksowość opieki hematologicznej dla pacjenta, chociażby poprzez konsultacje specjalistyczne. I jak Państwo wiecie, w sierpniu do konsultacji publicznych był przedstawiony program pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej. Tam tych wskaźników i mierników było znacznie więcej, ale po konsultacjach ta liczba została ograniczona do 6 wskaźników procesu diagnostyczno-leczniczego i koordynacji dla ostrej białaczki szpikowej, 5 wskaźników dla ostrej białaczki limfoblastycznej, 5 wskaźników dla szpiczaka plazmocytowego, 6 dla przewlekłej białaczki limfocytowej, podobnie dla chłoniaka DLBCL i dla chłoniaka Hodgkina oraz 5 wskaźników dla chłoniaka grudkowego. I teraz pokażę przykładowe wskaźniki, chociażby dla ostrej białaczki. To jest odsetek pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki czy z podejrzeniem w zasadzie ostrej białaczki, u których jest założone prowadzenie terapii w celu wyleczenia lub uzyskania remisji, czyli tacy pacjenci, których leczymy intensywnie bądź mniej intensywnie, ale u których wykonano 3 panele obowiązkowych badań diagnostycznych.
czyli badanie immunofenotypowe, badanie cytogenetyczne i badanie molekularne. I oczywiście w tych wytycznych pilotażu, wytycznych dla ośrodków hematologicznych będzie jasno zdefiniowane, jakie badania diagnostyczne powinny być wykonane, jakie badania genetyczne, czyli każdy ośrodek, który będzie w pilotażu, będzie miał w obowiązku takie badania wykonać albo u siebie, albo w ramach podwykonawstwa w innym szpitalu. Kolejny wskaźnik to jest odsetek pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej, dla których odbyła się kwalifikacja do leczenia przez zespół terapeutyczny i dla których został przygotowany plan leczenia hematologicznego bądź dyskwalifikacja z tego leczenia w terminie 7 dni od rozpoznania ostrej białaczki szpikowej, czyli od momentu, kiedy spłyną wszystkie badania diagnostyczne. I kolejny wskaźnik, odsetek świadczeniobiorców, czyli pacjentów, w rozporządzeniu musi być takie słowo świadczeniobiorca wpisywane z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej, o której zostało zaplanowane leczenie i u których od rozpoznania ostrej białaczki szpikowej do rozpoczęcia leczenia upłynęło nie więcej niż 14 dni. No o co tutaj chodzi? Żeby ta diagnostyka, te konsylia przebiegały sprawnie i również, żeby rozpoczęcie leczenia u chorych na ostre białaczki szpikowe odbywało się jak najszybciej. A na przykład dla chorych na chłoniaka Hodgkina jeden ze wskaźników to jest odsetek pacjentów, u których przed włączeniem pierwszej linii wykonano badanie PET-TK, co jak wiemy jest standardem, czyli dążymy do tego, żeby jak najwięcej chorych, w domyśle prawie 100% chorych, miało to badanie przed rozpoczęciem pierwszej linii leczenia wykonane. I inny wskaźnik u chorych na chłoniaka Hodgkina to jest taki, że odsetek pacjentów, u których rozpoznanie histopatologiczne postawiono wraz z badaniami immunohistochemicznymi, tutaj chodzi o jakość badań histopatologicznych, jest również szereg wskaźników takich skuteczności leczenia, czyli będziemy mierzyć odsetki całkowitych remisji, odsetki całkowitego przeżycia, przeżycia wolnego od choroby i mierniki pilotażu ograniczyliśmy po konsultacjach publicznych tą liczbę mierników do 12 i tutaj mamy przykładowe takie mierniki. Liczba pacjentów włączonych do programu pilotażowego, u których rozpoznanie nowotworu mieloidalnego bądź limfoidalnego postawiono w czasie krótszym niż 4 tygodnie, czyli dążymy do tego, żeby te rozpoznania były stawiane jak najszybciej. Liczba konsultacji wielospecjalistycznych, o której mówiłam, i liczba porad i konsultacji telefonicznych czy teleinformatycznych, które ośrodek wojewódzki na przykład przeprowadził dla ośrodków poziomu referencyjnego niższego, czy specjalistycznego, czy podstawowego, w zależności od tego, jak będą umowy między ośrodkami podpisywane w sieci. I to wszystko ma nas oczywiście doprowadzić do tego, żeby jak najbardziej poprawić dostępność dla pacjentów do diagnostyki, do leczenia nowotworu, skrócić czas oczekiwania na diagnostykę, skrócić czas do rozpoczęcia właściwego leczenia, ale również to leczenie właściwie prowadzić i właściwie monitorować i w konsekwencji oczywiście dążymy do poprawy wskaźników przeżywalności naszych chorych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.